Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Syn człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? W drugi dzień Wielkiego Postu Jezus zaprasza nas do naśladowania Go w dźwiganiu krzyża. Aby wdrożyć w życie wczorajsze wskazówki pokutne, potrzebna jest silna motywacja. Gdzie jej szukać? Szukać jej należy w miłości do Jezusa. On sam przeszedł tę drogę samozaparcia, wyrzeczenia i umartwienia, aż po śmierć na krzyżu. Krzyż jest już na zawsze nieodłącznym elementem życia Chrystusa i Jego uczniów. Apostołowie rozpoznają zmartwychwstałego Pana po stygmatach na dłoniach, stopach i boku. Być chrześcijaninem oznacza pokochać Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Pokochać Chrystusa i Jego krzyż, które ze znaku hańby stał się znakiem miłości, wolności i chwały. Post jest jakąś, może niedoskonałą, jedynie symboliczną, pomocniczą formą umierania razem z Chrystusem, umierania dla własnych pożądliwości, egoizmu, a zmartwychwstania ku wolności i większej miłości względem Boga i drugiego człowieka. Szczęście nie polega na realizacji siebie, ale na życiu dla innych. Niech ten Wielki Post pomoże nam w odnalezieniu prawdziwego sensu życia.